Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto Children of Morta i cóż, po raz kolejny wkraczamy do miasta złodziei, tym razem jako John. I miejmy nadzieję, że uda nam się, no, może w końcu pokonać tego króla złodziei albo osiągnąć cokolwiek nowego. Bo nie ukrywam, pomału zaczyna mnie trochę to już irytować, że tak wiecznie chodzę po tej planszy i w sumie to nic po prostu z tego nie wynika. Ale wiecie, to jest kwestia bardziej tego, że nie umiem pokonać tego bossa niż samego w sobie czegokolwiek innego, bo plansza nie jest irytująca jakoś szczególnie. Co jeszcze takiego? Wszystko okej, fajnie, ale... No, naprawdę, po prostu... Coś tak czuję, że boss, wiecie, jest tutaj problemem, że jest za mocny czy coś. Albo po prostu nie jestem w stanie zrozumieć jego rytmu, czy... Cokolwiek, ale dobra. Co, skupmy się na zgrywce i C, może na nieumieraniu. Dobra. A co to jest? A tak główny powód dodatkowe obrażenie, jeśli trafi większą ilość wrogów. Dobra, może być. Okej, fajnie, fajnie, tylko... Znowu dostaję obrażenia. Czyli ogólnie mówiąc, niedobrze. Okej, spokojnie, może jeszcze jest dla mnie nadzieja. Znaczy nie, no widzę, że nawet tarcza nie chroni przed tym, więc... Raczej nie masz co liczyć na to, że się uda. W takiej formie przynajmniej. Ale dobra, pokonaliśmy i jest trochę... Fajniej w ogóle tylko... Muszę przyznać... Stwierdzam, że jednak... John strasznie bije obrażeń, więc nawet jeśli jest bezpieczną postacią, to wiecie, no raczej sobie nie poradzimy jako on konkretnie z tym bossem. Po prostu... Wiecie, za słabo to będzie szło. Sam sobie walka, okej. Ale bawię się po prostu przez to, jak długo będziemy musieli się męczyć, co jest szansa sporo, że ten boss u nas po prostu... No... Nas weźmie pokona po prostu przez to, że za długo będzie trwało to wszystko i... Ostatecznie, no... Będę popełniał za dużo błędów, jako że tak, bitwa będzie długo trwała. Zresztą nawet tutaj widać, jak bardzo dużo błędów popełniam, grając z tym Johnem. I w ogóle... A teraz tak... Jest level up i teraz, co tu wziąłeś, no, ulepszenie tarczy, super, ale... Redukcja obrażeń, kolejne kilka procent, moim zdaniem to jest potrzeba wyższa. Okej, nowe zdolności, tutaj co, wytrzymałość... Chyba ten pasek blokowania będzie się zwiększał tutaj. Szansa na to, że atak główny zresetuje czas odnowienia uderzenia niebios i zapewni trafienie krytyczne przy następnym użyciu tej zdolności. Fajne. Nawet bardzo fajne, więc te. Po prostu będę musiał chyba z tego skorzystać, bo coś tak sądzę, że no... Jeśli już mam wygrać, to będzie ta jedna, jedyna szansa na to, że może uda się go pokonać. Jeśli właśnie uda mi się zdobyć tego szkila. Chociaż 500%. Ciężko by na tym było polegać. Nie jest to lekka przesada z tym, ile tych wrogów tutaj się pojawia? Nie, serio. Sądzicie, że to jest lekka przesada? Nawet nie lekka, ale ogólnie przesada. Co chwilę jak coś ci fioletowi się tu pojawiają. Ja rozumiem, że zepsucie to sprawno, ale... To już jest nawet niezabawne, że... Nie wiem, trzeci raz? Pewnie w tym miejscu? Coś? Więc wiecie, trzeci raz już ich pokonałem całkowicie i trzeci raz są. Dobra. Mam tu pełne uzdrowienie, no co? Nawet nie ma co czekać, biorę. No i miejmy nadzieję, że tak, że jakkolwiek się to uda. A, mapa. A, jedne przejście, super. Może to i dobrze, że wiecie, jedyne. Chociaż z drugiej strony, gdybym miał jakieś... Większą dywersję. Dywersję? Nie, to chyba nie to słowo.
No większą różnorodność to fajnie by było po prostu. Łatwiej byłoby zwiedzać, może mniej przeciwników by było, a tak jest, zwyczaj jak jest jedna ścieżka jedyna, to te. Ja dość, że wrogów pełno, to jeszcze... Dobra, trochę się gubię już w tym, co chciałem powiedzieć. Nie ma, po prostu to nie jest mój dzienny nagrania, zdecydowanie. A może to wina tego, że w sumie przeziębienie jakieś zaczyna mnie brać, katar, takie inne sprawy i po prostu to mnie rozkojarza. Nie wiem. Albo jedno i drugie. Ale dobra, trzeba dokończyć odcinek. Ponać bossa, albo znowu ponieść porażkę. Żeby raz porządnie mieć już spokój z tym. Tyle. Znaczy głównie to, że mieć spokój, to trzeba pokonać bossa. W sumie się odniosę porażkę, to żadnego spokoju, a nic się nie zmieni, bo dalej będę musiał się z nim męczyć. Dobra, dużo wąszów swoją drogą. A wąsze same w sobie, muszę przyznać, nie są groźne, ale no. Bywają wkurzające. Dobra. Trochę gotówki, mamy 522. Mało. Nie ukrywam, bardzo nawet mało. W sumie największą moją szansą, wiecie, tak szczerze mówiąc, jest to, że mam właśnie ten przedmiocik, który teraz tutaj użyłem w sumie bez powodu. Co 20 parę sekund po prostu ignorowanie dwóch następnych obrażeń. Wydaje mi się, że to może być naprawdę zbawienne w tej sytuacji. Mhm. W sumie dwóch następnych ataków, wiecie, nie dwa razy dostanie obrażeń czy coś, ale no wiadomo, o co chodzi. Znowu. Mhm, super. Po prostu super. Nie. Gram Johnem, postacią, która w teorii powinna być najłatwiejsza i najbezpieczniejsza do grania. A tu proszę, patrzcie, jak mi źle idzie. Nie, naprawdę jestem chyba za bardzo rozkojarzony. Przekazuję, co tam jest. Aha, super. Znowu oni. Jeszcze wąż mnie ugryzł. Nie, nie. Drugi raz? No nie uczy mi, że tu padnę jeszcze zanim w ogóle dojdę do... na drugie piętro. To byłby załamujący, Jozef. Aż nadto. Dobra. Dobra. Jest kolejny poziom. I powiem wam szczerze, myślałem o tym, żeby wziąć tą zdolność, ale raczej bardziej konieczna jest, powiedzmy, ta, żeby zwiększyć wytrzymałość. Wiecie, dłuższe trzymanie tarczy i te sprawy mogą... No to może mnie uratować po prostu przed śmiercią niejednokrotnie. Na te 5%, no fajne, ale... Za niskie, żeby aż tak mocno na tym polegać. Oczywiście, oczywiście, musiałem prawie umrzeć. Okej. Co? Oho. A, obrażenia są zwiększone i dzielone pomiędzy wszystkich trafionych wrogów. Tutaj mogę powiedzieć szczerze, nie sądzę, żeby ten efekt był czymś dobrym. Oczywiście, po prostu czego innego mogłem się spodziewać, jak nie tego, że znowu będę trafił na tych co chwilę fioletowych. Ech. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to jest wyjście? Nie będę ukrywał, chyba to jest naprawdę pierwszy raz od dawna, kiedy grając w Children of Morta nie chcę nawet trochę zwiedzać, tylko czym prędzej do wyjścia i tyle. Dobra. Tutaj... Źle? A, jeszcze jakieś kozy się pojawiły. Nie zwróciłem uwagi na symbola. Nic, ciężko będzie mi teraz stwierdzić, który był prawidłowy.
ale to bez znaczenia w sumie, który był, który, wiecie, tak pewnie jeszcze. Dokładnie mówiąc, czekajcie. Jeden dobrze, aha, dwa dobrze. No, dużo razy jeszcze będę musiał powtarzać, dobra. Tak? Nie, dobra, czyli to nic. Najgorsze jest to, że w sumie nie wiem, czy gra gdziekolwiek tłumaczyła, jak te symbole powinny wyglądać, w jakiej kolejności. Wiem, że ja tam sobie pewnie już przypominałem niejednokrotnie, jak to powinno być w ogóle, ale za każdym razem to zapominam. I tak. Naprawdę stało się. Padłem na pierwszym. Cóż. Po prostu bez komentarza. Nawet nie jesteśmy na ulepszenia. Też w takim wypadku chyba pozostała ostatnia opcja. Owszem, mogę niby wziąć Kevina czy coś, ale dla wszystkich tych postaci, szczerze tak, Markiem próbowałem, nie pamiętam jak wyszło. Johnem dzisiaj fatalnie, Linda super poszło, więc z chęcią do niej powrócę jeszcze niejednokrotnie, ale na razie nie. Joey'a na pewno będę ruszał często, bo jest nową postacią, ale no pora na Lucy. Wiecie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, co w sumie... Czemu ona nie ma tego kupionego? No ale wracając, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to lada moment po prostu... Jak to się nazywa? Nawet ona będzie posiadała już wyższy poziom, wiecie, taki, żeby móc... zobaczyć te nowe zdolności, jakieś fajne rzeczy czy coś. No i w sumie, jeśli dobrze pójdzie, to może przynajmniej jako Lucy uda mi się wygrać. A mi się wydaje, że miałem problemy z FPS-ami. Dobra. Okej. Okej. Dobra. No, serio? Serio, ja mam dwa kamienie ochronne jako Lucy, a oba straciłem tak po prostu. No wstyd po prostu. Wstyd i hańba, tak tracić łatwo kamienie ochronne. Wszystkie, jeszcze dostałem się obrażenia. No, czy wy to widzicie? Nie wiem co dzisiaj mi jest, ale zdecydowanie to nie jest mój dzień. W sumie te potwory strasznie dużo już biją. Ja, strasznie dużo, patrząc na to, jak szybko pozbywałem się klona. Oczywiście. Oczywiście, to jest normalne, że na zwykłym wężu będę tracił moje kule ochronne. Tak, całkowicie normalne. Wiecie co, coś mi to sugeruje, że w sumie chyba jeśli chcę to przeżyć, to będę musiał zainwestować w trzy kamienie ochronne. Tak, w szczególności dzisiaj, bo widać, że to zdecydowanie nie mój dzień. Dobra. Dobrze, już ten klon pozwala łatwo się ich pozbyć, więc przynajmniej tyle dobrego. A, oczywiście. I znowu fioletowe. Nie, coś tu jest naprawdę nie tak. Jakieś dziwne powtarzanie ekranów. Zauważam i czuję. Nie wiem, czy będę musiał to sprawdzić, czy coś się zepsuło, czy co, ale... Powiem szczerze, że to nie jest normalne. Nie na takim sprzęcie, jaki posiadam. I nie na takiej konfiguracji, jakiej używam. Bo delikatnie mówiąc... W teorii ten sprzęt jest stworzony nawet z myślą o 4K, prawie wszystkim, więc... Dziwne, żeby taka... Zwykła gierka typu pixel art, sprzed w sumie nie pamiętam ile lat, a może dwóch, trzech, jakoś tak, mi reagowała. Chociaż może dwa, trzy, coś trochę przesada. Dobra, mniejsza. Zwiększa ilość zdobywanej morwy. Przynajmniej tyle dobrego. Przynajmniej tyle dobrego. Moje pociski przez co nie mogą przelatywać. To już jest trochę
Powiedziałbym wredne, ale prawidłowa odpowiedź to jest sprawiedliwe. Straciłem tylko jeden kamyczek, więc teraz nie jest aż tak źle, bo jeszcze mam ich kilka. Zostawiam tornado na wszelki wypadek. I dobra. I w sumie tak, jeszcze swoją drogą. Tak, też uważam, że Lucy bije trochę za mało, jeśli chodzi o pojedyncze ataki. Chociaż u niej to nie jest aż takie problematyczne. Po prostu jak ona szybko atakuje. Wiecie, John to ma stałą prędkość. Tutaj im dłużej stoi i atakuje, tym szybciej to idzie. Dobra. Staliśmy? Jeszcze nie. O, fajne. Ale już to bardziej bym zostawił sobie ewentualnie na bossa niż na teraz, ale dobra. Proszę. Okej. W sumie, tak szczerze powiedziawszy, chyba główną rzeczą, o której muszę pamiętać, to częste stosowanie klonów i tornada, bo jednak bez tego chyba nie mam szans, żebym przeżył. No i oczywiście unikanie, bo o tym też często zapominam. Ale jeśli właśnie będę często dobrze użył tornada i klonów, to raczej jako Lucy mam sporą szansę nawet wygrać. Nic wielkiego, więc mogę to wziąć w sumie. Dobra. Dobra. I udało się? Czyżby? Czyżby to był już ten moment? Okej, trochę większe obrażenia i jednocześnie dłuższy czas trwania. Szał to nie, szał po prostu zapominam używać, rozumiecie? Albo kolejne 40% życia dla klona. No, muszę wziąć klona, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, nie stara się za słaby. A teraz co to? Szansa na to, że wróg zabity pomocą ataku głównego wybuchnie. Super, ale nie na bossa. A tutaj co? Większa szansa trafienia oraz obrażenia połączonego żaru, który bucha z ognistych kul Lucy. Super, super. To akurat jest super. Szczerze, ten połączniczy żar to, żeby się aktywował, też trochę czasu potrzebuje. I nie wiem, czy jest dobre przeciwko bossowi, ale raczej właśnie to weźmiemy. Przynajmniej na pomocnictwem żarze można polegać, że wiecie, on będzie był nie, po prostu niezależnie od tego, co się stanie, on i tak może się pojawić. A przy dobrych prędkościach to jeszcze jest znacznie łatwiej. Dobra, powinienem chyba iść na następne piętro. W teorii tak, w praktyce mogę powiedzieć, że nie, bo w sumie właśnie chciałem powiedzieć o tym, że mam w sobie te kamyki ochronne, więc jako Lucy mogę sobie pozwolić na trochę więcej niż inne postacie, plus jeszcze jestem dystansowcem, więc tak. Powinno jakoś to pójść. I w sumie nawet się opłaciło, wiecie, od razu, patrząc na to, że dostaliśmy coś, co powoduje, że mnie ktoś uderzy. To no. Oj, to był super na bossa. Ale jakoś nie można na bossa, co? Po prostu weźmiemy teraz, wiecie, będziemy dużo szybciej strzelać, nie będzie żaru, ale nawet bez tego żaru damy radę pokonać wszystkich wrogów od tak, więc to. Okej, teraz już się trochę zrehabilitowałem, powiem szczerze. O, od razu scenka? Estimating the age of a Nairaha's abode was perhaps as difficult as walking the road that led to it. But one question occupied the Bergson's mind most. What secrets did the spirit of Barahut reveal? Na pewno o tym myślała kilkulatka? Tam to ma kilka lat, ale ile to nie powiem niestety, bo nie kojarzę, nie pamiętam. Dobra. I po prostu taka scenka już na pomieszczeniu pierwszym, startowym, tak zwanym. A, swoją drogą nie czuję jakiegoś wielkiego przyspieszenia prędkości na tym wszystkim, więc Dobra, później to jest naprawdę lepiej, ale na start, wiecie. A, jak ktoś mnie dotyka, to po prostu dostaje obrażenia. Nie musi mnie zaatakować, dobra. To w takim wypadku ta druga rzecz jest jeszcze przydatniejsza niż myślałem wcześniej. Oj, nie, uciekaj, dobra. Na szczęście kamyczek ochronny się uruchomił.
Zdecydowanie. Trzeci kamyk będę musiał zdobyć z czym prędzej, ale no. Na obecny moment stety, niestety są ważniejsze rzeczy niż trzeci kamień, typu właśnie większa szansa na żary pomocnicze. Co jakie tam? Dobra. Okej, okay. Jest. Powiem szczerze, że jest lepiej niż się spodziewałem. A tutaj co? No i teraz jak mnie atakują, to też dostałem obrażenia, więc no, jest dobrze. Tylko naprawdę nie wiem, czy to jest to, czego potrzebuję. Bardziej bym osobiście preferował szanse na podpalenia wrogów, zatruwania wrogów, inne takie, wiecie, to by się nieźle synergiowało z tą dobrą prędkością ataku, ale... Powiedzmy sobie szczerze, co by to nie było ważne, że mnie wspomaga i w ogóle... Dobra, teraz muszę odczekać 8 sekund bez otrzymywania obrażeń, bo nie mam moich kamyczków. Co to jest? Zwiększona szybkość ruchu i szansa na nim kosztem tak możliwości wykonania uskoku. Oj. Nie. Pewnie to przez przypadek aktywuje, ale... Ale moje zdanie na ten temat jest póki co... Nie. Gdzie on jest? Teraz to sobie naprawdę narobiłem problemów. I to bardzo. No cóż, moja głupota mogła to mi kosztować w tym momencie już życie. Więc te. Prawdopodobnie to już tyle. Chociaż dobra, nie. Mamy pokój skarbów przecież, więc... Jest jeszcze ratunek. jak ja lubię te... Nie wiem, czy są zamierzone że aspekty przez twórców, czy te bugi. Ale zdecydowanie to jest... Czy nad to ułatwiające? A dobra, czyli jednak mogę przez to strzelać normalnie, czyli... Po prostu zasięgu mi brakowało wtedy, jak strzelałem za pierwszym razem. Dobra. Mam stać się szrunkę, więc cyklon wybucha, gdy zostanie zniszczony. Może być. Okej. Okej. Wyłączenie uników, ale w zamian... czy tych skoków w zamian za większą prędkość ruchu i inne takie rzeczy. Fajne, tylko wiecie... Nie wiem, czy to dobry pomysł. Może aktywuje to na nie, na samym sobie bossie nie, bo to on strzela trzema falami, wiecie, a mam dwa kamyczki. Więc nie, tarczy nie jest dobry pomysł. O, dobra, jest poziom. To oczywiście pomocniczy żar ulepszamy. Następne ulepszenie, które chciałbym zrobić, to będzie albo wzięcie tego tak po prostu, albo znowu pomocniczy żar. A tutaj co? Szansa na to, że trafienie aktycznie przywołuje mały cyklon. Fajne. O, czy to na... Czy Lucy naprawdę będzie potem miał ciekawe zdolności? Dobra. Póki co skupmy się na zbieraniu rzeczy pod ten cały pomocniczy żar. Czyli dwa poziomy potrzebuję, żeby jeszcze bardziej go ulepszyć. Czy jest to aż tak konieczne? Nie wiem. Ale zdecydowanie mocno pomogło. I oczywiście otrzymałem wrażenia. Bo się zbyt skupiałem na atakowaniu, nie patrząc pod nogi. Czy coś. I nie będzie to wiedział aż takim wielkim problemem, patrząc na to, że mam chyba dwie butelki gdzieś życia. Dobra, jakie dwie? Łącznie mam cztery. A, oczywiście. Już dawno nie było nigdzie fioletowych. Dobra. Może naprawdę najmądrzejszym wyborem byłoby teraz już się nie skupiać na zwiedzaniu ani na niczym. Cieszyć się tym, co mam. I na pełnym życiu postarać się dojść do bossa. W sumie bym musiał też zobaczyć potem, co gniew powoduje. Żar już zawroków do tyłu. Szczerze, fajne. Ale zostawię to już bezpośrednio może na bossa.
O ile nie znajdę jakiejś innej runy oczywiście na atak główny. A póki co idziemy. Zbywając się wrogów z dystansu na spokojnie. Licząc na to, że nie dostaniemy za dużo obrażeń. Nie mam butelki leczniczej, ale wiecie, no lepiej ich nie zużywać niż potem pokazać, że dajmy, co się zużyło za dużo czy coś. Dobra. Okej. Czyli już jesteśmy. A co tu mam to właściwie? Prędkość ruchu za 3. Przywołać dwie losowe runy. Ciekawe, ale nie, nie. Obrażenie od błyskawic, ataki główne. I wysoka... Postaram mi się zdobyć jeden kryształ, wiecie. Nie uda się, to trudno, ale jeśli się uda... To będziemy mieli jeszcze szansę na większe obrażenia chyba, bo tam obrażenia od błyskawic, rozumiem, że jakieś dodatkowe ataki jakby będą, czy coś. Przynajmniej taką mam nadzieję. Bo jeśli nie, to wiecie, tak trochę średniawo będzie z tym. Chociaż tak, obrażenia od błyskawic teraz się nie będą niczym złym dla nas. Okej, są wrogowie. O, jak dużo wąszów. W sumie to dobrze. Zostawimy taki wiater. Dużo. Właśnie dużo są wrogów, to najpierw co jest dla wiatru. Oczywiście kulka lecznicza. Nie kryształ. Jak mógłbym dostać kryształ? Ja. W momencie, kiedy mam pełne życie, przecież kryształów się nie da dostać. Trzeba mieć jeden życie, żeby dostawać kryształy. Prosić o kulę lecznicza. Nie. Dobra. Może? Może? Morwa. Nie przyda się, żeby nie było. Morwa też się przyda i fajnie, że jest. W ten sposób szybciej będę mógł ulepszać wszystko i rozwijać postać, ale... No, jeden kryształ bym miał po prostu... Coś, co moim zdaniem może nawet uratować życie i ostatecznie pokonać tego bossa. Oczywiście wiem, że prawdopodobnie co nawet bez tego dałbym radę, czy tam miałbym szansę dać radę, ale no... Znacznie to by ułatwiło robotę, naprawdę. Dobra, teraz szybko te pociski lecą. Uruchamiamy. Okej. Nie wiem, co to i czemu nie mogę przejść. Ale coś jest tak. I to mocno nie tak. Jakoś naprawdę pierwsza z... Chyba, że to coś na zasadzie, wiecie, że to miał być jakiś event, spotkanie z babcią czy coś, ale... Jako, że już wszystko, co mogłem zrobić na ten moment, to zrobiłem. To najprościej mnie nie puszcza czy coś. Dobra, a teraz spokojnie. A, coś wypadło. Co to jest w ogóle? Okej. Uzyskaj efekt losowego obelisku. Szczerze wezmę to. To spotkanie z bossem na pewno będzie przydatne. I jeszcze co? Może być. Szczerze. Może być. A, mam! Ja mam trzeci kryształ. Bo szczerze, nawet nie wiem, kiedy go zdobyłem. I też w takim wypadku fajniej w ogóle, ale nie. Ja dalej nie zwiedzam. Mam to, co chciałem. Nie ma co ryzykować, idziemy na bossa. Może się uda. Ale zanim coś, to atki główne mają szansę zadania obrażenia od błyskawic. Dokładnie. No, teraz to... No, mam nadzieję, że się uda, bo jestem taki trochę... Delikatnie mówiąc... Podekscytowany w ogóle. I teraz tak, gdzie... Czy piesieł co daje? A, butelki jak zwykle. Mam pełne zdrowie, więc nie było potrzebne. Tak, wchodzimy. Tak, ponownie to samo, co było. Dobra, fajnie. Mówię jeszcze już dużo razy. Dobra, aktywujemy to. Dobra. Okej. 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 Ta moja kukła naprawdę ma szansę mi tutaj wygrać wszystko. Tak.
Ta moja kupa ma szansę im to wygrać. Przez to, że będzie ją atakował przez jakiś czas, a nie mnie. Okej. Dobra, ten jeden potężny atak ją niszczy od razu. Warto to wiedzieć, ale... Czy ja wiem, czy jest to takie aż problematyczne? Dobra. Wiecie, jak nastąpi druga faza, że tak nazwę, to wtedy chciałbym aktywować szał i zobaczyć, co wtedy będę mógł zrobić. Albo w sumie mógłbym nawet teraz, ale nie, nie ma co. Nie ma co, po prostu, wiecie, też używać mojej największej mocy tak po prostu. Aha, czy on się podleczył. Tak po prostu. Dobra. Kukła. I szał. Wow! Jakiś laser zagładzy! Okej. Okay. Czyli w formie szału mam jakiś laser zagłady plus 10, czy coś innego tego typu. Okej. Okay. Kukła. Tornado. Chyba pan też nie wiecie, że tornado też jest nadzieją na to, że może nam się udać. Tornado? Dobra, pozbędzie się ich przynajmniej. Dobra, dobra. Czyli to Lucy potrzebowało chyba, żeby się go pozbyć jednak. A, Lucyka. Ty jest naprawdę niezła. I zdobyliśmy nowy przedmiot swoją drogą. I w sumie, jeśli się udało, to od razu wezmę tą zdolność. Zasłużyłaś sobie na co, mała. No nieźle. No nieźle. Wow. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim. Poza tym, że szczerze mówiąc się tego nie spodziewałem i to bardzo się nie spodziewałem. Wtedy po prostu jakieś takie easy się wydawało. No i proszę, i wróciła. Wcześniej nie było, chociaż powinna być. I co? Co? Okej, czy jakaś kolejna scenka chyba fabularna, która nie jest związana z tym wszystkim. O nie? Jakieś problemy? Aha. Co? Gone. Dread replacing happiness. One body was taken, but two souls were in need of rescue. O kurczę. To się porobiło? W sumie nawet bardzo niedobrze. The forest was dense and full of dangers, but finding Mary was the most important thing now. Wiecie co, miałem kończyć odcinek, ale jeśli coś takiego się stało, nawet nie będę czekał, idziemy. A tylko nie wiem kim. Ach. Dobra, niech będzie Linda. Wiecie, Lindom też dobrze mi idzie, więc trzeba spróbować po prostu. Najwyższy poziom strzelanie w ruchu i w ogóle, no. Jezus, to się porobiło. Surrounded by the darkness, Mary and her unborn child lay in need. A, czyli jest tylko jednym, ale wszyscy chyba są. Chyba, że każdy idzie w jakąś inną stronę i tyle. Pewnie tak, pewnie chodziło o to, że każdy po prostu idzie w swoją stronę i tyle w temacie. Może zobaczę mapę. A, mapa jest niedostępna. Super. Super po prostu. Mm-hmm.
seized the lesser creature and took it into itself. Oh, the guardian thought, for there was no time to waste. Aha, czy przed tym trzeba uciekać. No nieźle. Może nie wiem, jeszcze przy okazji się pozbywać tych istot, wiecie, żeby on ich nie wchłaniał, czy coś? Co mi to byłoby takie zrozumiałe, że trzeba uciekać, a jednocześnie pozbywać się tego, żeby on był jak najsłabszy, czy coś. O kurczę, to się porobiło. Myślę, że czegoś takiego się bym nie spodziewał. W sumie nawet nie wiem, czy mam szczerze uciekać, czy mam się ich pozbywać. Chociaż chyba i jedno, i drugie tak naprawdę. Aha. I teraz będzie walka. Czy co? Jeśli tak, to... Ha. Wow. Tak, czyli tutaj po prostu muszę walczyć z tymi wszystkimi, którzy tutaj wychodzą, nie stojąc na tych skażonych polach czy coś. To żeby przetrwać, czy co? Okej, okay. Nawet nie wiem do końca. Ale mniejsza z tym. Wow. Gra tak nagle nabrała jeszcze większej powagi. W sumie nie wiem, czy mam naprawdę walczyć, czy powinienem uciekać, czy niszczyć to tamto, wiecie? A. Czemu nie pomyślałem wcześniej o tym, że trzeba to aktywować, czy coś? Nie wiem. Na pewno nie będzie łatwo. A, wymagany klejnot. Czyli trzeba walczyć, dopóki klejnotu nie dostanę, po to, żeby to aktywować ponownie. Jeśli tak, to wiecie co, nie podoba mi się takie podejście. Jeśli ktoś ma wielkiego pecha, to nigdy nie dostanie tego klejnotu i przez co nigdy tego nie ukończy. Niestety na razie zapowiada się na to, że właśnie o to w tym chodzi. Dobra, nie, mam klejnot. Tak, zdecydowanie o to w tym chodzi, patrząc na to, że to się świeci coraz bardziej. Pode mną nie ma tego, wiecie, mroku ani nic, to nie ma co się ruszać. Niech te zwiększone obrażenia po prostu będą coraz większe. Wiecie, dzięki temu szybciej będę pozbywał się wszystkich przeciwników. Aha, gdzie to się razy 6 tylko kumuluje. Dobra, jest kryształ. Nawet nie ma co czekać. No nieźle. No okej, no oczywiście znowu jest, tak. Znowu to sama gadka co wcześniej, czyli ucieczka. Nie można się ich pozbywać teraz, żeby... Nie wiem, mieć jeszcze większą przewagę w biegu przed tym czymś. Ale można poczekać, aż w sumie cała mroczna energia sama się ich pozbędzie, co... To samo co do tej pory. Oczywiście trzeba jeszcze czekać. Ta cała mroczna istota nie śpieszy się z tym, żeby tu przychodzić. Dobra. Ich trzeba się akurat pozbyć szybko, bo jeśli tego nie zrobię, to będą mnie wkurzać to ciągle. 7-60 parę obrażeń, no super po prostu. No, chcę. I tu będzie kolejne starcie, super. Kolejna zabawa w zdobądź klejnot i aktywuj.
sądziłem, że to mam tylko szybciej będą te klienty wypadać. Coś nie czuję, żebym miał to przejść, jeśli będzie dalej w takiej samej formie. Ej, dobra. Była krótka przerwa z powodu, wiecie, domowników. Ale już jesteśmy z powrotem. Jejuśku, naprawdę takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Ale niedobrze, powiem szczerze, bardzo nawet niedobrze. Powiem szczerze, bardzo się obawiam, że to może się okazać, że nie dosyć, że to jest takie ciężkie, to jeszcze, jeśli teraz tego nie przejdę, to ostatecznie po prostu będzie jakieś nieszczęście w rodzinie i Mary oraz nienarodzone dziecko po prostu przepadną raz na zawsze. Więc nie chciałbym po prostu tego teraz w ten sposób schranić. Ale niestety prawdopodobnie tak się stanie. Patrząc na to, że dalej nie dostałem kryształu, a tutaj jest pełno tych wrogów w ogóle. Dobra, jest kryształ, jest kryształ. Nie przyjmować się niczym innym, kryształ szybko. Dobra, najpierw trzeba się pozbyć jego, bo on jest wkurzający bardzo. Spada nie aż tak bardzo jak ci, którzy wiecie, ściany stawiają, ale... Z tego, co akurat było w tym momencie, to chyba najbardziej wkurzający. I znowu są plamy, które jeszcze bardziej utrudniają życie. Oczywiście. Dobra, kryształ, kryształ, kryształ. The land is gone. Rare Danish shrine, the catalyst to all that had happened, was no doubt nearby. Pewnie znowu będzie ucieczka czy coś. Albo nie. A, super! Czyli teraz bitwa na dwa kryształy. Super, czyli teraz... Teraz jest dokładnie to samo, tylko że jeszcze dodatkowo mam bossa, który będzie pewnie mnie wkurzał mocno i przeszkadzał, przez co zginę od razu. I muszę aktywować aż dwa. Chociaż w sumie, może by z tego też da radę. Najpierw trzeba się jego pozbyć. Zrzucę tutaj tak, strzały. O, jest kryształ, jest kryształ, jest kryształ. Nawet nie będę czekał. Wiecie, nie wiem, czy powinienem tak szybko robić, ale... Powiem szczerze, nie mam pomysłu, co innego mógłbym spróbować. Chyba to jest jedyny sposób, żeby tak szczerze sobie z tym poradzić łatwo. Dobra. Trzeba się pozbyć jego, bo on może przyzwać więcej. I teraz tak, no teraz chcę tylko zeswić wszystkich i... Jakoś to będzie. Dobra, jest kryształ. Ostatnio rzucie na tym filarze. I teraz został tamtym filar, miejmy nadzieję, tylko wiecie, że... To wystarczy, żeby zwyciężyć, bo bez tego obawiam się, że naprawdę mogę polec. Dobra, jest kryształ. Nawet nie czekam. A tamten przeżył. Ciekawe. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem, czy wybór innej postaci nie byłby rozsądniejszy, tak myśląc szczerze teraz o tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Kogoś wiecie, kto ma więcej życia, wytrzymalszy. Może trochę więcej bije jednym ciosem, cokolwiek. Chociaż... Okej, najpierw szybko tego, który ściany tworzy, bo jednak... Jeśli on by narobił tutaj ścian, to już po mnie by było pewnie. Dobra, teraz to. Super. I już nie mam wsparcia. Czyli wydaje mi się, że jednak nie powinienem tego był robić za szybko. Tak, zdecydowanie nie powinienem był używać ich tak po prostu. Tak, teraz to już mój koniec. Nic dać, nic ująć, po prostu... Tak, poległem. A, czyli nie da się tak przegrać na zawsze? Czy po prostu będzie powtarzało? Przynajmniej tyle dobrego. Ale dobra, przynajmniej teraz wiem, czego się spodziewać. Inaczej mówiąc, walczyć z nim jak długo się da samemu, o własnych siłach i w ogóle. A
kapliczki zostawię na krytyczne momenty, kiedy już naprawdę mam mało życia czy coś. A nie szybko, po prostu tak jak wcześniej, polegać na nich. Swoją drogą, nie wiem czemu postać mi nie chce chodzić podczas strzelania. Dobra, teraz się mogę aktywować pierwszy raz, bo tak. A, super, aktywowałem, ale akurat wrogów to nie zniszczyło tym razem. No jak pięknie. Super. Jeszcze ten promień oczywiście, którego nie da się powstrzymać. Po prostu się nie da i tyle. Okej, tak. I znowu. Chyba złą postać jednak wybrałem do tego wszystkiego. Albo mam pecha. Najgorsze jest to, że wiecie, no. Co by się działo, nie działo, będę musiał to powtarzać, dopóki nie zwyciężę. Może jednak faktycznie dobrą strategią byłoby nie ruszanie się zbytnio. Chociaż nie, bo wtedy widzicie, jak mnie będą obijać w ogóle. No i ten promień też taki trochę... Nadal nie wiem, jak go unikać w pełni. Jeszcze w tym przypadku to widzicie, no nie jest to takie ciężkie. Okej, dobra, znowu jestem w krytycznym stanie, nie mam kryształu. No i nie zdążę go wsadzić. A może pozwólcie, że się skupię tym razem już na rozgrywce, na walce, na wszystkim, a nie na... Może no... Nie na gadaniu, bo jednak jak się skupię na gadaniu, to pewnie prawdopodobnie nigdy go nie pokonam. Wiecie co, nie. Ja chyba nigdy sobie z tym nie poradzę, co jest najgorsze. Czyli inaczej mówiąc, jestem tu utknięty na zawsze. Ale dobra, jak już nie chcę, żeby ten odcinek nie wiadomo, jak długo trwał, to spotkamy się może, jak już to pokonam. Albo będę przynajmniej blisko końca. No dobra, jesteśmy już blisko tego i wiecie co? Mam plan, jak to wygrać. Poza tym, że już raczej zwycięstwo, szał strażnika. Tak, udało się wygrać nawet bez szału, ale... Powiem szczerze, zajęło mi to prawie 2 godziny. Mówię szczerze, prawie 2 godziny próbowania przejścia tego wszystkiego. Aż w końcu mi się jakoś pofarciło czy coś. Aha. Żeby to był ten moment, w którym naprawdę babcię odblokowujemy jako postać? Chyba, że... Nie, powiem szczerze, nie rozumiem tego, coś tu dzieje. Ale wszystko wskazuje, że naprawdę babcia, jaka postać w końcu będzie dostępna. Disbelief was not a strong enough word. And denial was not a luxury they could afford. They knew all too well that Grandma Margaret was gone. Aha. Nie mówcie, że ona zmarła? Okej, to będzie ostatnią postacią w takim razie. Ja pomijając to jeszcze... Jezu, jakie to smutne. A hero may fade, but they never disappear. Their actions left to echo through an eternity.
carried by those lives they touched. Czyli może jednak Mary będzie tą postacią, nie wiem. Ale jest, jakie to smutne się zaczyna robić. The Bergsons shed their tears, hearts filled with sorrow. Ej, no cóż. Ja powiem szczerze, naprawdę nie wiem, co mam o tym myśleć i powiedzieć, ale... Ben and John were shocked to their core. The letter left by their mother spoke of a terrible secret. The one way to stop the corruption. The only way, she claimed, was to sacrifice their soon-to-be-born child to U, the god of Mount Morta. It was so unthinkable. Perhaps their mother had made a mistake, had somehow misinterpreted the signs and ciphers. Super. Po prostu super, to gra nagle? Nagle ta gra nabrała ma takiego ponurego strasznie brzmienia i w ogóle. Oj, niedobrze. Ja naprawdę nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Dobra, wiecie co? Co to jest w ogóle? Wzrost strzału. Fajna zdolność, wiecie co? Czemu? Gro, czemu mi to robisz? No tak, lepszym to, bo jednak strzał, coś czuję, że w najbliższych momentach będzie tym, co będzie nas ratowało w wielu momentach po prostu przed śmiercią. 45% więcej. A, super. Ale cóż, teraz ostatnia scenka, już bez babci, niestety. I po tym wszystkim chyba pora skończyć odcinek. John did not look up, dreading even the possibility of having to look his wife in the eye. How could he tell her so terrible a truth? Mark did not know what the truth was, only that something horribly heavy was weighing down his father's spirit. And Mary, oblivious, was daydreaming about the child she would soon bring into the world. Oj, no cóż. Ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć wam o tym wszystkim. Ale... No cóż. Gra naprawdę obiera nieprzyjemnego, ponurego obrotu spraw. Although they were still mourning the loss of their grandma, they had to continue their mission. Two more spirits of Rhea needed to be freed and brought to the safety of their home. John thought they should be able to find the temple that housed Anairaha, the spirit of the winds, somewhere in the city of Barahat. Maybe he could shed some more light on the nature of the corruption and the mountain god. A colossal monument built to the ruler of Barahat, and the voice of Anairaha, Bushra herself. A twisted prison of hate and decadence. W takim wypadku dziękuję wam bardzo za uwagę. I cóż, w następnym odcinku pójdziemy do Ziguratu. I miejmy nadzieję, że gra w końcu... może inaczej, nie w końcu, tylko ponownie przyjmie jakieś trochę lżejsze tony, bo jednak... Jak do tej pory, owszem, czuć był ten ciężar momentami i tak dalej, tak nie było już tyle tego... tej ciemności, tego mroku, tego nieszczęścia. Nie mówię, że mi się to nie podoba czy coś, ale tak nie spodziewałem się takiej nagłej przemiany. I póki co naprawdę to już tyle. Dziękuję wam bardzo i trzymajcie się. Hej, hej.